wyczekiwany przez lata remont ulicy Jedności Narodu ma wreszcie stać się faktem. Tczewski ratusz czeka już na pozwolenie na budowę, a prace powinny ruszyć już niedługo. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na przebudowę trasy. Chodzi o pierwszy etap prac, bo całość zostanie podzielona na 2 lata. Co pójdzie na pierwszy ogień? Pierwszy etap będzie realizowany od ulicy Wojska Polskiego i obejmie skrzyżowanie ulicy Jedności Narodu z Aleją Zwycięstwa i Saperską. W sumie chodzi o 300 metrów bieżących jezdni. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę nowej konstrukcji drogowej i nawierzchni, budowę ronda u zbiegu ulic, budowę odcinka drogi rowerowej od ulicy Wojska Polskiego do połączenia istniejącej drogi rowerowej w Niecce, budowę nowych chodników, wykonanie oznakowania drogowego i przebudowę instalacji podziemnych. Termin składania wniosków mija 19 kwietnia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 18 listopada bieżącego roku. Na inwestycje zaplanowano w tegorocznym budżecie 4 miliony złotych. Prowadzone na tej ulicy prace będą miały bardzo poważny zakres, dlatego też zmotoryzowani powinni nastawić się na utrudnienia. O wszystkich będziemy informować na bieżąco.